Cześć, witajcie ponownie na kanale Quick Shoot Kickboxing. Jak zawsze witam się z wami Martyna oraz trener Łukasz, który już dzisiaj jest po nagraniach, jak widać. Po teorii przyszedł czas na praktykę. Wcześniejszy filmik z teorią na worku, oczywiście macie w linku w opisie, ale jeżeli chcecie odbyć faktycznie trening na worku, no to dzisiaj macie okazję. W czasie rzeczywistym zaprezentujemy wam 3 rundy po 2 minuty z minutową przerwą. No to co? Dajcie czadu. W pierwszej rundzie, w pierwszej minucie wykonajcie wykroczny, zakroczny cios prosty. Wykonujemy w taki sposób, żeby starać się skręcać obręcz barkową. Druga minuta pierwszej rundy dodajemy do wykrocznego, zakrocznego ciosu prostego zakroczne kopnięcie okrężne, czyli kopnięcie roundhouse kick. Jeżeli będziecie wykonywali kopnięcie, a worek będzie akurat w waszym kierunku, to wtedy wykonajcie odskok i dopiero wówczas kopnijcie. Nie musicie za każdym razem kopać kopnięcia roundhouse kick, nawet jeżeli worek jest blisko. No możecie spokojnie zrobić przerwę pomiędzy dwoma uderzeniami i dopiero wówczas wykonać kopnięcie. W drugiej rundzie wykonajcie sobie kopnięcie sidekick, to kopnięcie, które omawialiśmy w pierwszym szybkim szocie i przy nim, co należy pamiętać, czasami uderzcie pojedyncze, a czasami sobie wykonajcie je raz za razem, bo często się zdarza w trakcie walki, że przeciwnik się bardzo na nas wpycha i opłaca się to kopnięcie wykonać raz za razem, a nawet i 3 razy pod rząd. Jak wiecie, walka jest spontaniczna, więc dobrze się na to przygotować. Drugą kombinacją drugiej rundy, w drugiej minucie, będzie wykroczny cios sierpowy na wysokość tułowia i dorzucamy jeszcze do interesu zakroczny cios prosty na wysokość głowy. Tutaj tak samo, pamiętajcie, uderzenie, jak worek jest blisko, odskok i strzał.
I trzecia runda jest rundą najważniejszą. Zawsze jak mamy bieg, to końcówka biegu jest najważniejsza, żeby szybciej dobiec do mety. I tutaj sytuacja jest taka. W pierwszej minucie trzeciej rundy najpierw atakujemy przeciwnika, czyli worek wykrocznym i zakrocznym kopnięciem okrężnym i atakujemy go tak, żeby się wymęczyć. Następnie druga kombinacja. Jesteśmy już, słuchajcie, zmęczeni i nogi nam odmawiają posłuszeństwa, ale to nie znaczy, że jeszcze odmawiają nam ręce. I dlatego uderzamy wykroczny i zakroczny cios prosty. To będzie kombinacja, którą wykonamy jako drugą. I tutaj pamiętamy o tym, żeby dużo się przemieszczać. I dobrym standardem by było, gdybyście symulowali sobie zbicia, uniki bądź podwójną gardę. Z tego względu, że jest to końcówka, to oczywiście też przeciwnik będzie atakował z większą intensywnością. Dajcie czadu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i skorzystacie z rad, które zostały w nim zawarte. Pamiętajcie, że wszystkie przydatne linki macie w opisie filmu, a my zapraszamy do kliknięcia lajka, jeśli materiał Wam się podobał, subskrypcji oraz dzwoneczka, żebyście nie przegapili innych materiałów, które będziemy publikować na kanale. Cześć!